Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie, a ze mną gość Joanna Kossak, malarka z Białowieży. Joanno, chciałbym wrócić do rozmowy, dzień dobry, do drugiego etapu naszej rozmowy, że tak powiem. Nazwałbym to powrotem do siebie. Przestałaś rysować na wiele, wiele lat i rodzina, dzieci i ten powrót. Jak to wyglądało? Tak. No, paradoksalnie to jest kolejny przypadek, przykład na sytuację traumatyczną, tragiczną, która w ostatecznym rozrachunku okazuje się zbawienna. Czyli rodzi się nasz syn, Dan, 4 lata po naszej córce i jest pięknym, zdrowym dzieckiem. I po prostu zdarza się wypadek, to znaczy po szczepieniu, w pół godziny później przychodzą drgawki, wysoka temperatura i paraliż. Paraliż od pasa w górę, potem się okazało jeszcze, że autyzm i no właśnie, wychodziliśmy z tego wiele lat. W tej chwili to jest piękny mężczyzna, 18-letni, bez śladów w ogóle paraliżu, z autyzmem, który już jest bardzo wysoko funkcjonującym autystykiem, serdecznym, empatycznym. Oczywiście w sytuacjach jakichś drastycznych, skrajnych, autyzm wraca w 100%, ale w warunkach tutaj leśnych to właśnie mamy minimum w ogóle zagrożenia takiej sytuacji. Czy ta sytuacja miała miejsce tutaj jeszcze w Białowieży mieszkaliśmy, tak. Znaczy ja w ogóle już rodzinę założyłam po przyjeździe do Białowieży. Tutaj poznałam mojego męża filmowca, który przyjechał do Walencików, do Bożenki i Jana. Jako operator ze szkoły katowickiej do Tętna Pierwotnej Puszczy. I tak poznałam mojego późniejszego męża i ojca moich dzieci, naszych. I teraz sytuacja, no z Danym było tragicznie, po prostu życie nas wyłączyło jakby, ponieważ jego bardzo ciężka choroba pociągnęła ze sobą moje bardzo ciężkie choroby. To było związane z tym, że rok i tydzień on nie spał, ja nie spałam, więc wyniszczenie organizmu i jego, i mojego było kolosalne. Cud się zdarzył, udało nam się zamieszkać właśnie w tym miejscu na Podcerkwi, czyli to jest po prostu takie sanatorium, powiedzmy, bo to jest leśniczówka w środku lasu, jest absolutna cisza, spokój. Czy to jest dobre miejsce dla Danika? To jest najlepsze możliwe miejsce dla autystyka. Znaczy paradoksalnie okazało się, że miejsce bez prądu, ja nie chciałam, to nie było zamierzone, no po prostu tak się złożyło, że my nie jesteśmy podłączeni do elektrowni, prąd mamy z agregatu, że w przypadku autystyków wielu z nich nie toleruje w ogóle smogu elektromagnetycznego. I stąd okazało się, że na przykład podejście do mojego syna z golarką, z elektryczną w ogóle szczoteczką do zębów, czy w ogóle jak się jakiś mikser gdzieś, jak byliśmy w cywilizacji, to on dostawał ataków po prostu, paniki, histerii, był nie do ogarnięcia. A tutaj właśnie cudowne miejsce, w którym akurat ten czynnik w ogóle był wykluczony, poza tym no właśnie cisza, spokój, to, że on godzinami siedział w trawach. Inni autystycy w tym czasie, nie wiem, w miastach ścibią jakieś papierki, a on sobie siedział po prostu w przyrodzie. Mieliśmy mnóstwo zwierząt, była świnia wietnamska specjalnie dla niego chowana, znaczy specjalnie. Potem się okazało, że no, dostaliśmy ją przez przypadek od przyjaciela naszego, ale się okazało, że spełniła rolę delfina, bo to było jedyne zwierzę, które nie chciało niczego od Dana, bo jeszcze to był ten autyzm taki zamknięty i w związku z czym on siedział z nią godzinami. Godzinami w lesie, oglądał sobie mchy, jakieś... Także miał czas i możliwość i ciszę i spokój do regulacji. To jest to niesamowite działanie właśnie prawdziwej przyrody. Ale i też ja wychodziłam z chorób i tutaj bez pomocy ludzi nie przetrwalibyśmy po prostu ani tygodnia. Przecież tutaj pierwszy rok na przykład ja nie miałam samochodu nawet. 7 km do asfaltu, a gdzie tam do jakiegoś sklepu. I myśmy mieli zawsze świeże pieczywo, świeże zakupy, bo czy to był nasz kochany leśniczy, ja tylko udawałam listę, on zostawiał w sklepie, potem zajeżdżał, brał całą skrzyneczkę z jedzeniem. Sklepy, które udzielały nam kredytów wielomiesięcznych, maleńkie sklepiki, które same ledwo wiązały koniec z końcem. Ludzie, którzy nam w prezencie drewno oddawali albo przyjeżdżali po prostu, żeby nam je gratisowo porąbać, pociąć. No ja się starałam, jedyny sposób, w jaki mogłam im podziękować, to było albo prowadzenie lekcji angielskiego,
bo w tym rzeczywiście jestem bardzo dobra, albo w ostateczności, no konia byś namalowała. Ja to bym chciał mieć konia. W którym momencie zaczął ten powrót, że tak powiem, nazwę do siebie nastąpił? Znaczy, zaczęło się od malowania... Ile lat przerwy było? Czekajcie, do 83 rok, do 2001. Nie wiem. Trzeba sobie policzyć, tak? Czyli jakieś 17 lat temu, 16, 15. O, coś takiego. W tym okresie tęskniłaś za tym rysunkiem? Nie, ja to w ogóle wymazałam. Powiedziałam koniec, w ogóle odcięłam się całkowicie od korzeni, wykasowałam nazwisko absolutnie Kossak, trzymałam się najpierw nazwiska mojego ojca, Krzemińska, którego to nazwiska nienawidziłam od dziecka, dlatego że to było nazwisko człowieka, który po prostu mnie spłodził i zniknął z mojego życia. I dla mnie nazwisko Krzemińska było po prostu takim piętnem na czole, sierota, porzucona, śmieć, odpad. Także z radością wyszłam za Krystiana Matyska, między innymi dlatego, że mogłam też, znaczy, cofamy. Wielką ulgą było dla mnie przyjęcie nazwiska Matysek, mojego męża. I jeszcze miałam to poczucie bezpieczeństwa, że tutaj w Białowieży, no jest Simonka, nasza pani Simonka, ale nikt nie miał w ogóle jakiejś konotacji, że to się wiąże z panoramą pod Racławicami, czy na przykład z Liką, czy Pawliko, czy Samozwańcową. No to Simonka, nasza Simonka, pani naukowiec, pani biolog. Bo i dla mnie to było takie poczucie... również z domu była Kossak. Tak, tak? No tak samo jak Madzia Samozwaniec, no to były córki Wojciecha. Był Jerzy, Madzia i Lilka i to, no to były ciotki Simony, moje ciotki babki. Siostry jej ojca, tak? Ale tego tutaj się nie czuło zupełnie. I dla mnie to właśnie Białowieża była cudownym takim miejscem właśnie bezpieczeństwa. Ja z tej rodziny nie pochodzę, dlatego tak w ogóle traumą, bo ja się pozbyłam wszystkiego. W ogóle nie chciałam być kojarzona w żaden sposób z Kossakami. Z Simoną tak, bo byłam z niej dumna, ona była moim mentorem, ale to była zupełnie inna, nowa branża. Przyroda, psychologia zwierząt, uwrażliwianie ludzi na naturę, na zwierzęta, na ich uczucia i tak dalej. I powrót był po prostu wymuszony, ponieważ w pewnym momencie była tak ogromna liczba ludzi, którzy mnie uratowali, że zaczęłam chcąc nie chcąc malować konie, ale nie dając sobie zgody na malowanie tych koni. Znaczy to było, no, ja to robię, bo trzeba podziękować, tak? I pisałam Matyskowa z Kossaków, na przykład się podpisywałam, żeby, bo z góry założyłam, że te koniki to są, no to są koniki, oczywiście to było z głowy, ja nie miałam szans, żeby z natury cokolwiek. I robiłam to na zasadzie takiego, to jest mój obowiązek, to jest jedyny sposób, w jaki mogę podziękować tym ludziom. Im się to podoba, dzięki Bogu, ale to są tylko obrazki. Czyli teraz było kogoś, kto ciebie nakłaniał do tego powrotu? Kto, nie było ludzi wokół ciebie, którzy mówili, Joanno, wróć, nie, nie brałam tego zupełnie pod uwagę, zupełnie, to znaczy, no, właśnie potrzebna była taka osoba tego kalibru, jak profesor Andrzej Strumiło, ponieważ pomimo tego, żebyśmy już się znali ładnych parę lat, ja nigdy nie pokazałam mu moich prac, natomiast te prace gdzieś tam z laptopa pokazała nasza wspólna znajoma, która też w świecie koni arabskich się obraca. I to ona pokazała profesorowi przy jakiejś okazji mojej pracy. Profesor był oburzony, że ja nigdy, że czemu mi pani nie mówiła, czemu i tak dalej. I profesor Andrzej Strumiło pofatygował się do mnie specjalnie, gdzie to jest człowiek niezwykle zajęty. Człowiek, który cały czas tworzy, cały czas jest na najwyższych obrotach. Przyjechał specjalnie te 300 km od siebie z Maćkowej Rudy, w trasie pewnie gdzieś, zupełnie gdzieś do Polski, i pół nocy mi tłukł do głowy, że te prace są znakomite, że pani powinna malować, że to jest skandal, proszę przyjechać do Maćkowej Rudy, proszę malować moje Araby, proszę, bardzo czekają i proszę wrócić na litość boską do nazwiska. I z tym nazwiskiem to ja się tam jeszcze 3 lata huśtałam, bo właśnie sobie, to jest osobna historia, ale jedno zrobił, powiedział, pani Joanno, to było w marcu, w sierpniu widzę panią na wystawie, widzę pani pracę,
w sierpniu proszę mi przedstawić pracę i ja dostałam skrzydeł, ponieważ tego kalibru człowiek, który jest bezdyskusyjnie wielkim polskim artystą, dopiero tej klasy człowiek mógł odtoksycznić, mógł odtruć tą całą żółć, którą miałam przez te wszystkie lata i... Ale nie miałaś takiego przeczucia, że odczucia, że powiedzmy, ponieważ jesteś kossak, no to wypadałoby, że on dlatego może... Nie profesor Andrzej Strumiło. To nie jest... ponieważ on nie miał żadnego interesu w tym, no to nie jest człowiek tego kalibru, który by z grzeczności... A broń Boże, to jest człowiek, który słynie z tego, że w sposób niezwykle subtelny, ale bezwzględny, przekazuje to, co myśli. Najwyżej zmilczy. Także właśnie tu miałam absolutną czystość przekazu, że jeżeli profesor Strumiło fatyguje się tyle kilometrów do domku w lesie, żeby gospodyni domowej, pani Joannie, powiedzieć, że ma malować i że to jest dobre, w tym momencie zdjął ze mnie wszystkie te pęta, które sobie sama nałożyłam i zaakceptowałam. Znaczy po prostu profesor Strumiło przywrócił mnie mojemu malarstwu, nie sztuce świat, tylko... on mi dał w prezencie, po prostu dzięki niemu odzyskałam nie tylko akceptację, pozwoliłam sobie na to, że mogę malować konie, bo uwielbiam konie, bo to jest naprawdę moja pasja. I to się wydarzyło wszystko, powiedzmy, już no miałam tam 40 ładnych, teraz mam 52, to był 2010 rok, czyli 7 lat temu. I od tego momentu oczywiście w miarę możliwości, bo to nie jest tak, że ja się rzuciłam w malowanie, znaczy wtedy rzeczywiście się rzuciłam w malowanie, bo były wakacje i był pełen dom ludzi, którzy mogli się zająć moim synem. To były pierwsze 5 tygodni, kiedy ja po 30 latach, czy tam 20 iluś przerwy, zaczęłam naprawdę starać się wracać do malarstwa. Oczywiście to wszystko było kulawe, no bo nie może być inaczej, no przecież to ręka z drewna, nie malowałam z natury, ale od tego momentu rozpoczął się stopniowy mój powrót rzeczywiście do malarstwa. To jest cały czas proces, dlatego że dopiero od 3 lat mój syn jest w internacie takim dziennym, w weekendy wraca do mnie i ja dzięki temu zyskałam 3 dni w tygodniu, w których mogę pracować. I to no wiadomo, no tak się nie robi, no spotykam się z ludźmi, dlaczego ty nie malujesz, ile tych prac jest, to w ogóle to są w ogóle... Ale ja bardzo przepraszam, czy ja sobie nie wyobrażam, żeby Wojciech Kossak musiał robić przetwory z papryki, stać w kolejce, robić pranie, zamiatać, sprzątać i w ogóle zajmować się dziećmi, gospodarstwem i proszę, oni się zamykali w pracowni o 8 rano, wychodzili o 17, proszę bardzo, ale ja nie mam takiej możliwości. Także dopiero powiedzmy 2 lata temu, ale i tak ja czuję ten postęp, jakieś 2 lata temu wreszcie dzięki temu, że jest ten internat, udało mi się pierwsze prace z natury zrobić. Czyli powiedzmy, że ja jestem na etapie pracy nad warsztatem, pracy studyjnej, bo tego nie można nazwać malarstwem. Ja dopiero ogarniam dynamikę ciała konia, anatomię, właśnie wszystko, istotę konia. I 2 lata temu udało mi się osiągnąć moment, w którym stworzyłam prace, które rzeczywiście stawiają mnie na równi, bezdyskusyjnie, z moimi wspaniałymi przodkami. Tych prac jest 5, to prawda, ale ja już wiem, że jest potencjał. Potem niestety nastąpiło załamanie związane tam, no po prostu z życiem, czasami życie tak się układa, że są ważniejsze sprawy i mam 2-letnią przerwę w tej chwili w pracy. Dopiero w tej chwili powolutku wracam do malowania, ale ja sobie daję czas. Jeżeli dane mi będzie tylko żyć wystarczająco długo, to
Zresztą nieważne są, nie mam celu, mam, droga jest najpiękniejsza, właśnie możliwość, akceptacja tego. To też jest kwestia pewnego dojrzewania, że no przecież już nie jestem matyskową od, nie wiem, 14 lat czy 16, bo rozwiedliśmy się, nasze drogi się rozeszły, aczkolwiek oczywiście jesteśmy przyjaciółmi, ale no Krzemińską na 100% nie jestem. Nie. I zostaje nazwisko Kossak. Gdyby panieńskie nazwisko mojej matki było jakiekolwiek inne, też bym je właśnie przyjęła. No tak się składa, że to jest nazwisko Kossak. I tylko, że ja już jestem na tym etapie, że nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś powie, że o, odcina kupony od nazwiska. To zupełnie dla mnie nie ma znaczenia, a to zawdzięczam profesorowi Andrzejowi Strumiło właśnie, że on mi dał radość tworzenia, zgodę na to tworzenie i całkowitą obojętność wobec jakichkolwiek opinii, czy co tam sobie świat z tym zrobi, po prostu. Czy Joanna Kossak, tutaj w Białowieży, malarka, gospodyni domu, matka, dzieci, szczęśliwa osoba w tej chwili? Tak, ja już od lat jestem bardzo szczęśliwą osobą, która oczywiście doświadcza bardzo różnych, tam ciągle są jakieś bardzo poważne wyzwania w naszym życiu, wydawałoby się katastrofy, ale ja to traktuję tak jak olimpijczycy, po prostu trening przed, po prostu tylko i wyłącznie praca nad formą, to są wyzwania. Czy zamieniłabyś to miejsce, tą Białowieżę pod Cerkiew, na inne miejsce w Polsce do mieszkania? Nie wiem. Nie znam Polski, dlatego że całe życie przyjeżdżałam tylko tutaj, wszystkie wakacje, bo tak bardzo ukochałam to miejsce. Być może znalazłoby się takie miejsce, gdzie jest też dziki las, właśnie niesadzony wrzątek, nie wiem, a... Nie umiem powiedzieć, być może Polesie, czyli okolice Włodawy, tam jakieś te poleskie parki narodowe, nadburzańskie. Być może tam, tak, bo są przestrzenie, są lasy i jest dziko. I tak. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem była malarka Joanna Kossak. Dziękuję bardzo.